Szwecja. Portal wzywa do pomocy. Teraz pali się w Polsce. Szwedzki portal przypomniał, że gdy w 2018 kraj nawiedziły pożary lasów, strażacy z Nadwisły przyjechali, aby pomóc je ugasić. Teraz pali się w Polsce, pisze serwis Bulletin, wzywając rząd Szwecji do udzielenia wsparcia polskim władzom w opanowaniu sytuacji na granicy z Białorusią. Autor komentarza w szwedzkim portalu Bulletin przypomniał, że w lipcu 2018 roku w Szwecji wybuchło na rozległym terenie w środkowej i północnej części kraju ponad 50 pożarów. Spłonęło ponad 25 tysięcy hektarów lasów. Strażacy pomogli Szwecji. Teraz pali się w Polsce. Nasz sąsiad wysłał 44 wozy strażackie i 139 strażaków. Gdy konwój wjechał na drogę E4, został powitany przez ludzi ze szwedzkimi i polskimi flagami, pisze Bulletin i podkreśla, że polscy strażacy przebywali 16 dni w Szwecji w regionie Jämtland. Uratowali przed pożarem m.in. wioskę Karbohele, dzięki czemu po ewakuacji jej mieszkańcy mogli wrócić do swoich nienaruszonych domów. Na miejscu Polakom podziękowała następczyni tronu księżniczka Wiktoria z księciem Danielem. Publicysta portalu zauważa, że czerwono-zielony rząd socjaldemokratów oraz zielonych, RET, zachowuje się pasywnie. Szefowa MSZ Ann Linde obecna była na Radzie Ministrów Unii Europejskiej i mówiła o zamrożonych aktywach, zakazie wjazdu i innych ogólnounijnych sankcjach wobec białoruskiego aparatu państwowego. Rząd nie zaplanował jednak żadnej własnej akcji i pomocy na miejscu w Polsce, podkreśla autor komentarza. Historyk, polska granica jest świętością. Z kolei w opublikowanym w dzienniku Göteborgs-Posten artykule zatytułowanym Granica jest dla Polski świętością, szwedzki historyk Artur Schulz wyjaśnił, dlaczego kryzys migracyjny na Białorusi jest odbierany przez dużą część Polaków jako atak na suwerenność kraju. Granica polsko-białoruska. Były szef niemieckiego kontrwywiadu, Polska broni interesów całej Unii Europejskiej. Dla wielu Polaków granice to nie tylko oznaczenia i kreski na mapie. Doświadczenia historyczne zaszczepiły w nich silne dążenie do niezależności i bezpieczeństwa. Co lepiej realizuje ten testament, jeśli niechroniona i nietknięta granica, wskazuje historyk. Autor przypomniał, że Polacy zmuszeni byli wielokrotnie do tego, czego uniknęli Szwedzi, czyli odbudowy swojego narodu za cenę wielkich wyrzeczeń. Polska odzyskała niepodległość 103 lata temu, a obecny kształt granic został Polakom narzucony po 1945 roku.